Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, o dodatkach mieszkaniowych, ustawy prawo energetyczne, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadania zlecone. W zakresie zadań zleconych ośrodek realizuje zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna oraz wprowadzaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna. W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w 2014 roku wypłaciliśmy następujące świadczenia. Zasiłki rodzinne na ogólną kwotę 570 114 zł, to jest 5798 świadczeń. Dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 276 003,40 zł, 2765 świadczeń. Zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 158 508 zł, to jest 1036 świadczeń. Świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 134 533 zł, to jest 182 świadczenia. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 66 000 zł, to jest 66 świadczeń. Specjalny zasiłek opiekuńczy 3934 70 zł, to jest 8 świadczeń. Zasiłek dla opiekuna na ogólną kwotę 12 480 zł, to jest 24 świadczenia. Ponadto na podstawie artykułu 2 ust. 3 i 4 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna wypłacono odsetki od zasiłków dla opiekuna w wysokości 514 49 groszy. W wyżej wymienionym okresie dokonano zwrotu nienależnych poprawy świadczeń rodzinnych w wysokości ogółem 6386 zł. Na powyższe świadczenia wydatkowano ogółem kwotę 1 220 456 99 zł. Za 10 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz jedną osobę otrzymującą zasiłek dla opiekuna i jedną osobę otrzymującą specjalny zasiłek opiekuńczy odprowadzano składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe na kwotę ogółem 30 906 93 zł. Zgodnie z artykułem 33 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych koszty obsługi wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego. W 2014 roku kwotę 37 677 24 zł wydatkowano m.in. na wynagrodzenie dla swobodnymi pracownika zatrudnionego do obsługi świadczeń rodzinnych, zakup artykułów biurowych, usługi związane z obsługą programu doświadczeń rodzinnych, udział w szkoleniach. Za 4 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, jedną osobę otrzymującą specjalny zasiłek opiekuńczy oraz jedną osobę otrzymującą zasiłek dla opiekuna odprowadzano składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Wydatkowano na ten cel kwotę 4103 zł 12 groszy. Było to 65 świadczeń. W ramach zadań zleconych wydatkowano również kwotę 36 400 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla niektórych osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Były to 182 świadczenia wypłacane w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 24 grudnia 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Koszty obsługi zadania stanowiły kwotę 1092 zł. Wykorzystano je na zakup materiałów biurowych. W 2014 roku dokonano wypłaty dodatków energetycznych na podstawie ustawy prawo energetyczne na ogólną kwotę 63 zł i 8 groszy. Były to 4 świadczenia. Koszty obsługi zadania wynosiły 1 złotówkę i 26 groszy. W 2014
podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Kartę dużej rodziny wydano 39 rodzinom, to jest 209 członkom rodzin wielodzietnych. Koszty realizacji programu w 2014 roku wyniosły 304 zł. Zadania zlecone ogółem wyniosły w 2014 roku 1 331 400 zł i 62 groszy. Zadania własne. W zakresie zadań własnych w 2014 roku 105 rodzin, to jest 297 osób w rodzinie, otrzymało zasiłki celowe i specjalne celowe z przeznaczeniem m.in. na zakup opału, odzieży, artykułów żywnościowych, artykułów szkolnych, zakup leków, leczenie, budowę przyłącza wodociągowego i opłacenie energii elektrycznej. Wydatkowano na ten cel kwotę 71 453 zł 27 groszy. 18 rodzin, to jest 64 osoby w rodzinie, otrzymało z uwagi na bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, potrzebę ochrony macierzyństwa, zasiłki okresowe na ogólną kwotę 57 050 zł. Z czego 12 102 zł to środki własne, natomiast 44 548 zł pochodzi z dotacji. Zatrudnialiśmy 3 osoby świadczące usługi 3 niepełnosprawnym osobom. Koszt usług stanowił kwotę 23 401 zł i 80 groszy. Od miesiąca maja 2014 roku jedna osoba została umieszczona do pomocy społecznej. Koszt pobytu w 2014 roku tej osoby to była kwota 14 074 zł i 78 groszy. W 2014 roku 10 samotnym osobom oraz 2 osobom pozostającym w rodzinie wypłacono zasiłki stałe na ogólną kwotę 53 281 zł i 92 grosze. Wydatki w całości pochodziły ze środków budżetu wojewody. W powyższym okresie odprowadzaliśmy składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych na ogólną kwotę 4302 zł i 89 groszy. Świadczenia w całości finansowane były z dotacji. W ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania, pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 137 dzieci korzystało z posiłków w stołówkach szkolnych. Koszt tych posiłków wyniósł 49 469 zł i 60 groszy. Z czego środki własne to kwota 11 963 zł i 60 groszy, dotacja wojewody 37 506 zł. W ramach tego programu 32 rodziny otrzymały zasiłek celowy na zakup żywności w wysokości ogółem 17 670 zł. Z czego środki własne to 13 176 zł, dotacja 4 494 zł. Na podstawie uchwały Rady Gminy 31 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osobowego w zakresie dożywiania pomoc gminy w formie posiłku na lata 2014-2020 20 dzieci miały sfinansowane posiłki w szkole bez wydawania decyzji administracyjnej. Koszt świadczeń ogółem wyniósł 3405 zł i 20 groszy, były to środki własne. Jedno dziecko korzystało z całodziennego wyżywienia poza programem pomoc państwa w zakresie dożywiania. Koszt tego dożywiania wyniósł ogółem 464 zł. Do jednej ze szkół dowożono objawy, koszt dowozu wyniósł 1278 zł i 79 groszy. Ogółem wydatki na dożywianie wyniosły w 2014 roku 72 287 zł i 59 groszy. Z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych w 2014 roku skorzystały 142 rodziny, to jest 432 osoby w rodzinie. W analizowanym okresie wypłacano również jednej osobie dodatek mieszkaniowy na ogólną kwotę 544 zł i 96 groszy. W 2014 roku w ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poniesiono wydatki za pobyt 6 dzieci w rodzinach zastępczych na ogólną kwotę 18 730 zł i 92 groszy. Koszty utrzymania ośrodka pokrywane są częściowo ze środków własnych, częściowo z dotacji otrzymywanej z budżetu wojewody. Z
Struktura wydatków w 2014 roku jest następująca. Środki własne to kwota 161 495 zł 67 groszy, dotacja 72 900 zł. Zadania własne ogółem w 2014 roku wyniosły 549 116 zł 60 groszy, z czego środki własne to 331 955 zł 28 groszy. Dotacja na dofinansowanie zadań własnych 217 161 zł i 32 grosze. Budżet ośrodka w 2014 roku wyniósł ogółem bez udziału projektu unijnego planu 1 918 927 zł i 34 grosze, wykonanie 1 880 121 zł i 22 grosze. W 2014 roku kontynuowaliśmy realizację projektu pod nazwą Wierności do aktywności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet 7 promocji integracji społecznej, działania 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Budżet projektu w 2014 roku stanowił kwotę 85 392 zł 25 groszy, z czego 76 992 zł 25 groszy pochodziło z dotacji, natomiast kwota 8400 zł stanowiła wkład własny, była to wypłata zasiłków celowych dla 6 uczestników projektu. W 2014 roku wydatki zrealizowano w wysokości od 84 806 zł 6 groszy, z czego 76 844 zł 85 groszy pochodziło z dotacji, za 7961 zł 21 groszy ze środków własnych. W ramach projektu jego uczestnicy wzięli udział w warsztatach kompetencji społecznych i wychowawczych, warsztatach z doradcą zawodowym, w kursie komputerowym z programem do faszurowania i obsługą kas fiskalnych. Uczestnicy wraz z dziećmi wzięli udział w wyjeździe integracyjno-edukacyjnym. Ponadto prowadzono promocję projektu i monitoring jego realizacji oraz obsługę księgową i finansową. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.